Przed rozpoczęciem ćwiczeń skonsultuj się z lekarzem. Nazywam się Alan Finger. Jestem założycielem szkoły jogi. Nasi najlepsi instruktorzy pokażą ćwiczenia odpowiednie dla każdego poziomu sprawności. Dzisiejsze zajęcia poprowadzi Jean Kerner. Pokażę Wam, jak w trakcie ćwiczeń dla początkujących wypracować właściwą postawę ciała. Przygotujcie miejsce i przystąpcie do ćwiczeń, które odmienią Wasze życie. Szkoła jogi. Witajcie. Nazywam się Jean Kerner. Będzie ze mną ćwiczyła Jennifer Manes. Jesteśmy w pięknym ośrodku na Jamajce. Joga zapewnia głębokie przeżycie wewnętrzne. Starajcie się przyjmować pozycję, a nie pracować nad kondycją. Kiedy zauważycie subtelne zmiany zachodzące w Waszych ciałach, odkryjcie idealną pozycję i zdołajcie przenieść doskonałość do Waszego życia. Zaczynajmy. Przejmiemy postawę stojącą, Samsthitisana. Stopy rozstawione równolegle na szerokość bioder, palce szeroko rozłożone, żeby stworzyć mocną podstawę dla całego ciała. Obojczyki się unoszą, klatka piersiowa otwiera. Głowa jest rozluźniona, a szyja wyprostowana. Możemy ćwiczyć. Unosimy ręce nad głowę. Palce wyciągamy ku niebu, dłonie zwracamy do przodu. Wciągamy brzuch aż do krzyża. Poczujcie, jak dolny odcinek kręgosłupa się wydłuża. Mocno opieramy się na stopach. Jeszcze wyżej wyciągamy palce, ale nie unosimy ramion. Pozostają rozluźnione. Wyciągacie przód i tył oraz boki jak najbardziej. Wdech. Podczas wydechu obracamy dłonie i powoli opuszczamy ręce, jakbyśmy poruszali nimi w wodzie. Kiedy znajdą się na dole, klatka piersiowa zostanie otwarta, a ciało wyprostowane. Przesuwamy stopy do siebie. Nadal stoimy. Przyjmujemy pozycję Todotina. Podczas wdechu unieście prawą rękę. Wydech, prostujemy kręgosłup i wysoko wyciągamy palce. Wykonujemy skłon w bok, lewa dłoń dotyka uda. Kiedy biodra przesuwają się w prawo, czubki palców podążają w lewo. Nie garbcie się. Nie uginajcie ramion. Napinamy prawą stronę ciała. Przy wdechu czujemy, jak otwiera się klatka piersiowa. Ciało się wyciąga. Wdech, wyprost. Wydech, opuszczamy rękę. Teraz zmiana. Podnosimy lewą rękę. Wdech. Najpierw wciągamy brzuch, aby pępek niemal dotykał krzyża. Wydech. Pochylamy się w bok, biodra przesuwają się w lewo, a czubki palców w prawo. Stopy mocno dociskają do ziemi. Wdychamy powietrze w bok ciała. Jeśli ręka jest ugięta, należy ją wyprostować, żebyście poczuli, jak wyciąga się cały bok. Wdech. Podczas wydechu opuszczamy rękę. Kolejne ćwiczenie. Przyjmiemy pozycję wojownik pierwszy. Lewą nogą zróbcie krok do tyłu. Biodra prostopadle do maty. Jeśli Wam to sprawia trudność, przysuńcie stopę nieco do przodu.
Uginamy prawe kolano. Znajduje się teraz nad śródstopiem. Wciągamy brzuch i unosimy ręce. Ramiona rozluźnione. Patrzymy na kciuk. Oddychamy równo i głęboko. Poczujcie, jak prostuje się dolny odcinek kręgosłupa. Nie przesuwajcie ramion do uszu. Popatrzcie, jak Jean ułożyła szyję, żeby ramiona się rozluźniły. Oddychamy. Wdech. Podczas wydechu prostujemy nogę i opuszczamy ręce. Zmiana. Będziemy ćwiczyli drugą nogą, ale najpierw dostawimy stopę. Teraz prawą nogą robimy duży krok w tył. Jeżeli musicie unieść piętę, żeby ustawić biodra prostopadle do maty, należy przestawić stopę do przodu, aby znalazła się we właściwym położeniu. Uginamy lewe kolano. Wdech, unosimy ręce. Pozycja wojownik 1. Patrzymy na kciuki. Nie przesuwamy ramion do uszu. Oddychamy równo i głęboko. Pracują mięśnie uda lewej nogi. Wdech. Podczas wydechu prostujemy nogę i opuszczamy rękę. Dostawiamy prawą stopę i przyjmujemy pozycję Todocina. Rozpoczynamy kolejne ćwiczenie. Odstawiamy lewą stopę daleko w tył, ponad metr. Obracamy biodra prostopadle do maty. Pozycja wojownik 2. Wdech, unosimy ręce na boki i podczas wydechu uginamy prawe kolano. Poczujcie, jak biodra się ustawiają. Nie skręcajcie ich, jak to przed chwilą zrobiłam. Kości kulszowe są skierowane do dołu. Prostujemy kręgosłup. Podczas tego ćwiczenia naturalnie pochylamy się w przód, dlatego sprawdźcie, czy kręgosłup jest prostopadły do ziemi. Wdech. Prostujemy nogę. Wydech. Opuszczamy ręce. Dostawiamy lewą stopę i zmiana. Duży krok prawą nogą. Obracamy się prostopadle do maty. Wdech, unosimy ręce. Wydech, uginamy lewe kolano. Wciągamy brzuch, kość ogonowa skierowana do dołu. Wzrok podąża za środkowym palcem. Wdech. Jak widzicie, pozycje wojownik 1 i 2 są asymetryczne. Poczujecie, że jedna strona ciała staje się bardziej otwarta. Niech bardziej pracuje druga strona. Wdech, prostujemy nogę. Wydech, opuszczamy ręce. Dostawiamy prawą stopę i przyjmujemy pozycję Todocina. Sprawdźcie, czy jest prawidłowa. Uginamy kolana i podczas wdechu unosimy ręce. Dłonie się nie stykają, ramiona rozluźnione. Teraz spróbujcie złączyć dłonie. Obojczyki uniesione, ramiona swobodnie, wciągamy brzuch. Pracują uda. Zachowujemy równowagę. Wdech. Podczas wydechu prostujemy się i opuszczamy ręce. Stajemy na czworakach. Asana, kot. Palce stóp wbijamy w podłogę, unosimy biodra. Poczujcie, jak ciało zachowuje równowagę. To symetryczna pozycja. Stopy równolegle. Wdech, przenosimy ciężar ciała do przodu. Przyjmujemy pozycję kij. Wciągamy dolną część brzucha, kość ogonowa się prostuje. Oddychamy głęboko. Wdech. Podczas wydechu kładziemy się na ziemi, nie zmieniając ułożenia. Obracamy głowę w bok, zamykamy oczy, rozluźniamy ramiona. Chwila relaksu. Spotkamy się po przerwie. Ćwiczenia jogi mogą być lekkie lub intensywne. Wybór należy do Was, ale niech sprawiają Wam przyjemność bez względu na poziom. Dzisiaj pracujemy nad właściwą postawą ciała.
Unieście głowę z nad podłogi. Połóżcie ręce na wysokości piersi. Palce stóp powinny spoczywać równo na ziemi. Wciągnijcie brzuch. Pozycja kobra. Podczas wdechu unosimy głowę, szyję i klatkę piersiową. Dziś niech piersi uniosą się chociaż o 3 cm. Pracują mięśnie pleców. Im bardziej je wzmocnicie, tym lepiej przeciwstawią się garbieniu, gdy zaczniecie się starzeć. Wdech. Unosimy się nieco wyżej. Teraz rozkładamy ramiona na boki. Podnosimy nogi. Pozycja świerszcz. Wyprostujcie szyję. Nie powinna być zgięta, ramiona są w dole. Poczujcie, jak wyciągają się palce dłoni, a ramiona odsuwają od uszu. Patrzcie na podłogę, aby maksymalnie wyprostować kark. Zachowujemy te same zasady układania ciała, jak przy pozycji wyprostowanej. Wdech. Unosimy się jeszcze nieco wyżej, prostujemy wszystkie mięśnie pleców. Wydech. Opuszczamy głowę nad podłogę. Dłonie kładziemy na wysokości piersi i stajemy na czworakach. Rozsuwamy kolana na szerokość maty. Duże palce stóp stykają się za plecami. Siadamy na piętach. Postarajcie się, aby kości kulszowe znalazły się na zewnątrz pięt. Wdech, unosimy obojczyki i prostujemy kręgosłup. Wydech, skłon do przodu, plecy proste. Kładziemy czoło na ziemi. W ten sposób kręgosłup się rozluźni. Czujemy, że prostuje się w dwóch kierunkach, w stronę czubka głowy i kości ogonowej. Zwróćcie uwagę, że Jen opiera się na wyprostowanych palcach rąk. Ramiona pracują i dzięki temu ciało dociska pięty. Nie unoście pośladków. Wdech. Wydech. Unosimy się. Kolana złączone. Układamy je z boku i przenosimy do przodu. Rozluźniamy, można nimi lekko potrząsnąć. Przyjmiemy kolejną postawę. Uginamy prawą nogę w kolanie, stopa na podłożu. Bardziej wygimnastykowani mogą ją przesunąć bliżej. Pamiętajcie, aby nie przybliżać stopy do wyprostowanej nogi. Powinna być w jednej linii z kością kulszową. Lewą dłoń kładziemy na goleniu, a prawą pod spodem, by noga nie odchyliła się w bok. Dociskamy leżącą nogę do podłoża, prostujemy kręgosłup i wciągamy brzuch. Postarajcie się unieść obojczyki i bardziej wyprostować szyję. Rozluźniamy ramiona. Kolejny etap. Chwyćcie dłońmi pod udem i powoli prostujcie nogę. Mniej wygimnastykowani uniosą ją niżej. Przesuwajcie dłonie. Patrzcie, jak Jen przenosi je na łydkę, kostkę i chwyta wreszcie za stopę, bo jest doskonale wytrenowana. Nie garbcie się, żeby sięgnąć dalej. Dzisiaj nie staramy się poprawić zasięgu, ale pracować nad właściwą pozycją. Dlatego lepiej opuścić nogę niżej, by poczuć, jak kręgosłup się prostuje, a klatka piersiowa otwiera. Wdech. Podczas wydechu kładziemy prawą stopę za lewym kolanem. Wykonamy skręt. Ale najpierw sprawdźcie, czy obie kości kulszowe spoczywają na ziemi. Jeżeli jedna jest uniesiona, opuśćcie ją, nawet jeśli skręt będzie płytki. Wdech, unosimy jak najwyżej lewą rękę. Poczujcie, jak się prostuje. Podczas wydechu prawą dłoń przekładamy za siebie, a lewą chwytamy kolano i rozpoczynamy skręt. Dociskamy stopę, żeby biodra pozostały nieruchomo, a skręt nie zaczynał się w dolnym odcinku kręgosłupa, tylko w środkowym i górnym, stopniowo obejmując ramiona i na końcu głowę.
Wzrok też biegnie w prawo, ponieważ joga obejmuje całe ciało, łącznie z nerwem wzrokowym. Wdech. Podczas wydechu powracamy do siadu. Prostujemy nogę na ziemi. Zmiana. Zaczniemy od ugięcia lewej nogi i położenia stopy na podłożu dość daleko do prawej nogi. Bardziej wygimnastykowani mogą przyciągnąć kolano bliżej i chwycić za goleń. Wdech, unosimy obojczyki, prawa noga pracuje, by kręgosłup był wyprostowany. Teraz prostujemy lewą nogę, aby zachować równowagę. Nawet jeśli jedna strona Waszego ciała jest lepiej wygimnastykowana, wykonujemy identyczne ruchy. Nie zmieniajcie pozycji, żeby chwycić nogę niżej. Należy raczej otworzyć klatkę piersiową i unieść obojczyki. Wdech, wydech, lewa stopa na zewnątrz uda lub kolana i przechodzimy do skrętu. Kości kulszowe na ziemi. Unosimy wysoko prawą rękę. Poczujcie, jak prostuje się kręgosłup, a ręka podąża za palcami. Wdech, lewa ręka z tyłu, prawa obejmuje udo i rozpoczynamy skręt. Szyja, głowa i spojrzenie podążają w lewo. Wdech, powietrze przenika w głąb płuc. Wydech, pogłębiamy pozycję. Ale nie wykręcajcie ciała, niech otworzy się klatka piersiowa. Nigdy nie wolno nadmiernie skręcać szyi. Wdech. Podczas wydechu powracamy do siedzenia. Prostujemy nogę. Przyjmujemy pozycję stół. Uginamy kolana. Dłonie z tyłu. Wdech. Unosimy biodra i miednicę. Wydech, opuszczamy. Jeszcze raz, wdech, unosimy. Wydech, opuszczamy. Gdy osiągniesz wyższy poziom jogi, twoje życie podąży w tym samym kierunku. Siadamy po turecku. Przysuńcie piętę do wnętrza uda i drugą ułóżcie równolegle. Zwróćcie uwagę, że kręgosłup naturalnie się wygina. Postarajcie się go wydłużyć. Wyprostujcie palce. Wdech. Rozłóżcie ręce na boki. Obróćcie dłonie w dół, poczujcie, jak otwiera się klatka piersiowa. Podczas wydechu obróćcie dłonie do góry i wyprostujcie mocniej palce. Wdech, unieście ręce, dłonie razem. Wydech, spleccie palce i obróćcie dłonie. Wdech, wyprostujcie ręce. Wydech, opuśćcie je wzdłuż ciała. Powtórzymy ostatnie ćwiczenie. Wdech, ręce w bok, klatka piersiowa otwarta, ramiona do tyłu. Wydech, obracamy dłonie, wyciągamy palce. Wdech, unosimy ręce nad głowę. Dłonie razem. Wydech, splatamy palce i obracamy ku niebu. Wdech, wciągamy brzuch, prostujemy się maksymalnie. Podczas wydechu opuszczamy dłonie, ręce ułożone wzdłuż ciała. Połóżcie dłonie na kolanach, kciuki i palce wskazujące razem. Unieście nieco obojczyki. Pamiętajcie, by się wyprostować, jeśli w ciągu dnia zaczniecie się garbić. Dzisiaj koncentrowaliśmy się na przyjmowaniu właściwej pozycji. Asany jogi to potężne narzędzia. Pomagają nam odkryć, w którym miejscu ciała gromadzi się napięcie. Gdy w pełni zdacie sobie z tego sprawę, także w codziennym życiu znajdziecie właściwą pozycję. Dziękuję za udział w ćwiczeniach. Do zobaczenia w Szkole Jogi. Opracowanie wersji polskiej Syntezis Media, tekst Grażyna Łojek, czytała Danuta Stachyra.